Jesteśmy po trzeciej rundzie drugiego zjazdu Superligi w Katowicach. Na sali trwa zaciekła rywalizacja między drużynami, a my, by nieco rozluźnić szachową atmosferę, przygotowaliśmy dla naszych zawodników konkurs wiedzy o zawodnikach Superligi. Wezmą w nich udział mistrz FIDE, pacan Milej Kosma. Cześć Kosma. Cześć, witam wszystkich. Mistrz międzynarodowy Miłosz Szpar. Dzień dobry. I mistrz międzynarodowy Jakub Kosakowski. Cześć Kuba. Dzień dobry, cześć wszystkim. Nasz konkurs będzie polegał na tym, że będziemy zadawać każdemu z Was po jednym pytaniu. Pytania dotyczą zawodników naszej Superligi, którzy są zgłoszeni na listach startowych. Podkreślę to jeszcze raz, są to zawodnicy zgłoszeni, więc niekoniecznie mogą grać tutaj podczas tego zjazdu. Możecie zdecydować się odpowiadać na to pytanie. Jeżeli odpowiecie na to pytanie dobrze, wasz pionek idzie przy pierwszym ruchu o dwa pola do przodu, a jeżeli przy kolejnych posunięciach o jedno pole do przodu. Jeżeli jednak odpowiecie źle, pionek cofa się. I oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy zadajemy pierwsze pytanie, no bo tak jak w szachach, pionki nie będą się cofać, znaczy w ogóle w szachach pionki się nie cofają, ale nie będziemy się cofać na pierwszą linię. Możecie też powiedzieć pas, jeżeli uważacie, że nie znacie odpowiedzi na to pytanie i nie chcecie ryzykować. Czy wszystko jest jasne? Tak jest, jak najbardziej. Super. W takim razie zaczniemy od Kuby, dobrze? Powiedz Kuba, jedna z uczestniczek Superligi ma urodziny tego samego dnia, co Jan Krzysztof Duda. Która? Oliwia Kiełbasa. Bardzo dobrze. Kuba, ruszasz o dwa pola do przodu. Posiedzony został chyba. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszych szachownicach magnesy znajdują się na samym środku pola, więc bardzo bym prosiła o precyzję przy przesuwaniu pionków. Dziękuję. Porabi się. Super. Teraz w takim razie pytanie do Miłosza. Który ze zgłoszonych zawodników jest podopiecznym Petera Leko? Kramer Vincent. Bardzo dobrze. Tak jest. Ślady. Dobra, jest dobrze. Trzyma się? Czekajcie. Dobra, puszczony. Jest dobrze. Trzyma się. Teraz pytanie do Kosmy. Które polskie szachowe małżeństwo ma najwyższy ranking? Najwyższy średni ranking. Tak jest. Alina Kaszlińska i Radek Wojtaszek? Bardzo dobrze. Ja zagram D4, bo żeby Kosaka zdenerwować trochę. Super. Pierwsza runda poszła gładko. Lecimy do kolejnej. Kuba, który z zawodników jest z federacji oddalonej najdalej od Polski? Pentala Hare Krishna. Bardzo dobrze. Miłosz, który klub ma w składzie zgłoszonych najwięcej arcymistrzów? Wstawiałbym, że Wasko Katowice, Hetman Katowice. Bardzo dobrze. Jesteście jak na razie bezbłędni. Kosma, ile zawodniczek grających tutaj zagrały w tegorocznych Mistrzostwach Polski? Grających tutaj oczywiście zgłoszonych na listach startowych. Dziewięć? Dziewięć? Nie jest to poprawna odpowiedź. Niestety musimy cofnąć pionka, ale o jedno pole. Super. W takim razie pytanie przechodzi do Kuby. Czy mogłabyś powtórzyć pytanie, bo nie usłyszałem? Oczywiście. Ile zawodniczek grających tutaj zagrały w tegorocznych Mistrzostwach Polski? Czy jest jakaś możliwość widełek? Czy? Postaramy się na razie bez widełek. Chodzi o zawodniczki zgłoszone. Tak, zgłoszone. Ryzyko jest duże, tutaj można się pomylić, więc spasuję chyba. Dobrze, w takim razie szansa przechodzi do Miłosza.
Chodzi nam o Mistrzostwa Europy, tak? Mistrzostwa Polski. Polski, czekaj. Tutaj mamy tak, Julkę, Oliwię, Alina. Ale chodzi o te, które są zapisane też tutaj, czy które są dzisiaj z nami? Które tutaj? Są zgłoszone. Nie, to będzie, nie dam rady. Pasuje też. Dobra, okej, w takim razie podpowiem. Było to 8 zawodniczek i to była Alicja, Ola, Oliwia, Klaudia, Alina, Monika, Jola oraz Julia. Dobra, w takim razie zaczynamy znowu od Kosmy. Który zawodnik wygrał Mistrzostwa Polski dzięki Armagedonowi? Był to Bartosz Soćko. Nie był to Bartosz Soćko. Niestety musimy wrócić pionkiem. Dobrze, pytanie przechodzi do Kuby. Jeszcze raz bym poprosił o powtórzenie, żeby tutaj gafy nie popełnić. Coś tutaj nasz mistrz międzynarodowy ma kiepską pamięć, ale dobrze. Bardziej słuch. Nie, spokojnie. Który zawodnik wygrał Mistrzostwa Polski dzięki Armagedonowi? Generalnie mistrz, nie, że, no, bo poprzednia edycja, nie, znaczy ta edycja nie skończyła się w Armagedonie. W którymś roku był pojedynek Kacper Piorun, Daniel Sadzikowski i Kacper zwyciężył, więc odpowiadam Kacper Piorun. Bardzo dobrze, Kuba. Pionek przesuwa się o jedno pole do przodu. Dobra, w takim razie teraz czas na Miłosza. Jakie dwa nazwiska powtarzają się na naszej liście startowej, superligowej liście startowej? Dwa nazwiska, tak? Tak, dwa. Będzie to nazwisko Soćko? Tak, dobrze. Jedno jest. Pewnie jakieś małżeństwo jeszcze. Jest to polskie? Możesz podpowiedzieć, czy... Dobra, podpowiem, że tak. Nie, niestety nie pamiętam. Czyli rozumiem, że pas, tak? Pas. Dobra, okej. Okay. No, niestety tak nie damy rady. Pytanie przechodzi do Kosmy. Dwa nazwiska, tak? Dwa nazwiska, mamy już jedno. Czyli Soćko i Zawadzka. Bardzo dobrze, Kosma. To w takim razie możesz znowu wykonać o dwa pola, dokładnie. Super. Czy nie zmienić piątkę? Niech zostanie. Okej, w takim razie teraz pytanie do Kuby. Ile Armagedonów zostało rozegranych podczas pierwszego zjazdu Superligi we Wrocławiu? Wiem, że nie brałeś udziału w tym zjeździe, ale zobaczymy, czy nas uważnie śledziłeś. No właśnie, teraz wszystko wyjdzie. Ja widziałem jeden Armagedon, ale to wcale nie musi oznaczać, że jeden Armagedon się odbył. Pionek na E6 fajnie wygląda. Ja nie chciałbym, żeby się cofnął. Spasuje. Dobrze. Spasowałeś to w takim razie znowu szansa dla Miłosza. Na pewno nikomu nie umknął Armagedon pomiędzy Radkiem Wojtaszkiem a Łukaszem Licznerskim i o nim na pewno wiedzą tutaj wszyscy z nas, mam nadzieję przynajmniej, ale tak poza tym. Właśnie ten Armagedon miałeś na myśli, dokładnie, tak? Nie, dokładnie to. Tak myślałam. Dobra, zaryzykuję, już pasowałem tyle razy. Były 3 rundy, prawda? Tak jest, były 3 rundy. No, statystyka mi podpowiada, że 4 może były. Armagedony. Nie, 3. 3, tak? Tak. Dobra. Przepraszam, ale to tak. Tak, okej. Okay. Wiem, że pytanie miało przejść do Kosmy, ale. Jest okej, dobra. Mogę odpowiedzieć. 3. 3. Mogę dalej? Brawo! Dobrze. Kto jest najmłodszym zgłoszonym tutaj szachistą? Nie jestem to ja. Sekunda. To jest ryzykowne, ale mam dwa typy. I nie jestem pewien. Jan Klimkowski? Nie jest to Janek. Pytanie przechodzi do Kuby. Wow. Okej, to jesteśmy zaskoczeni.
Dobra, to pytanie nie jest łatwe, ale podpowiem, że ten zawodnik nie grał tutaj jeszcze. Ani podczas pierwszego, ani podczas drugiego zjazdu. Nie jest to Jan Klimkowski. Nie jest to Jan Klimkowski. Ja cię kręcę. W ogóle jest mało młodszych osób już od niego. A że jeszcze grającego tutaj... Miłosz, wykaż się. Bo się wyrywasz do odpowiedzi. Rozumiem, że pas? Tak, dobrze. Tak, on jeszcze nie jest zgłoszony po prostu, tak? Tak jest. To z tego co wiem, ostatnio o nim było głośno za sprawą między innymi wygranej z Aleksandrem Fierem i myślę, że jest to Patryk Cieślak. Jesteś bezbłędny jak na razie. Tak jest, znaczy prawie bezbłędny, prawie, ale... Jest dobrze. Katowice. Super. Sprawdzając kłamu zdaję. Cofnąć piątkę na pole, tak? Bo popełniłem błąd. Tak, dobra, dziękuję, że tak czuwasz nad... Uczciwość. Tak, uczciwość przede wszystkim. Dobra, w takim razie, który z zawodników grał w tym roku w turnieju Tata Steel w grupie Challengers? Oczywiście, tak jak wspomniałam, mówimy o zawodnikach, którzy są tutaj zgłoszeni. No nie chcę za bardzo dawać Kubie kolejnego pola, ale jak źle odpowiem, to też je dostanie. Teraz musisz przeanalizować wszystkie warianty w swojej głowie. Jestem zdany z niedoczasów, więc spokojnie, nie denerwujmy się. Nie był to Jakub Kosakowski. Kiedyś gra... Nie, w UPN-ie. Mówimy o grupie Challengers, tak. Dobrze, pas. Dobra, pytanie przychodzi do Kuby. Chodzi o Challengersów. Tak jest. Ten turniej temu zawodnikowi niestety dosyć wybitnie nie poszedł, ale chodzi tutaj o, mam nadzieję, że wymówię dobrze też, Jorgusz Pechacz. Tak jest. Pionek idzie na E7. Dobra, pytanie do Miłosza. Wymień jednego z oficjalnych trenerów, którzy prowadzili reprezentację Polski na Olimpiadzie Szachowej w Batumi w 2018 roku. Okej, jest to ciekawe pytanie. Batumi to był 2018, tak? Znaczy, tak jest. Okay, tam był skład Jacek Tomczak, Jacek Tomczak grał z Kramnikiem, z tego co pamiętam. Tam jeszcze były... Mateusz Bartel pewnie też tam grał. Wiem, że... Ich było kilku, prawda? Tych trenerów tam, z tego co pamiętam. A mam wymienić jednego, prawda? Tak, jednego. To zakładam, z tego co mi się kojarzy, możliwe, że jednym z trenerów oficjalnych albo nieoficjalnych był arcymistrz Daniel Sadzikowski. Bardzo dobrze. Okej. Drugim z oficjalnych trenerów był Kamil Mitoń. Dobrze, teraz pytanie do Kosmy. Kto zdobył srebrny medal podczas Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych, które miały miejsce w Katowicach w 2021 roku? Nie powiem, czuję się zestresowany niezmiernie. Był to Maciej Klekowski. Bardzo dobrze. Ale tylko jedno, tak? Tak. Trochę biednie, ale trudno. Okej, w takim razie pytanie dla... Kuby. Zobaczymy, czy ostatnie. Uwaga. Kto to jest? Jest to arcymistrz, który ma 23 lata. Jest Niemcem. Swój tytuł arcymistrza zdobył w 2017 roku, czyli w wieku 17 lat. W naszej lidze gra dla drużyny KS Gwiazda Bydgoszcz. Dmitrij Kolarz. Bardzo dobrze. Mamy w takim razie zwycięzcę naszego konkursu. Gratulacje. Brawo, gratulacje Kuba. Dziękuję bardzo. Był zaszczyt rywalizować z tobą. Również, Kosma, również. Dziękuję. Rywalizować również z tobą. Dzięki, Kosma. Gratulacje serdeczne. Z tobą również, Kosma. Było dobrze. Cudowne pytanie. Nie będę do gry. Nie musimy grać szachy, wiesz? Bo tu przyjechaliśmy jednak docelowo. Na pewno. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo, chłopaki. Również. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcy i chłopaki powodzenia w kolejnych partiach. Dzięki. Bądź nie zaniżamy do zwycięstwa.